Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Subsistence. No i tak, dzisiaj bierzemy się za rozbudowę bazy. Już myślę, że naprawdę będzie solidnie wyglądała. Uzbierałem drewno, także nie będziecie musieli patrzeć, jak to żmudnie zbieram. No i co, bierzemy się jeszcze za wodę. Dolejemy jeszcze roślinkom, żeby sobie przez ten czas rosły. Możemy zrobić sobie kolejny wytrych, ponieważ mamy trochę tych surków już na to. Także myślę, że no tak, na spokojnie można się za to wziąć. Jeszcze myślę nad tym kurnikiem, ale powiem wam, że albo prędzej to chyba recykler zrobię, bo by się przydało przetwarzać to na masę akurat przez tą zimę. Także to weźmiemy sobie jeszcze, spoko. Schowamy tutaj takie tam rzeczy. Oj, w sumie batony, powiem wam, że można było jeszcze zjeść. Bo te ryby, co ostatnio złowiłem, to mi prawie że nic nie dały, także słabo. No i co? Będą kolejne próby. Mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj te skrzynki. Przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. Stałą gwardię zachęcam do lajkowania i do komentowania. Bardzo mi tym pomagacie. I bardzo mnie też motywujecie do nagrywania. Staram się, żeby odcinek był co drugi dzień, także naprawdę no wydaje mi się, że to dosyć często jest, jak na te odcinki z różnych serii. Najwięcej jest go jednak w tygodniu. Mi też, nie ukrywam, że się go dobrze nagrywa. No dobra, no i co? Weźmiemy się za dach. To będzie taka podstawa. Weźmiemy sobie ile? Na razie 2. Ile tu? 1. Dobra, no niech będzie coś takiego. Albo, okej, w ten sposób. Tam sobie dobudujemy. No i się teraz zastanawiam, jakbyśmy zrobili... Ej, w ogóle też jestem ciekawy. Zróbmy może drzwi. Bo może mi wylatuje to ciepło jakoś. Kurde. Szklane okno. O, ja cię kręcę. Okno jest mega drogie. Fajnie by było taką szklane ścianę zrobić z jednej strony. Zawsze możemy to zrobić później. Weźmiemy sobie tu, zrobimy drzwi. Tylko nie wiem, co prawda, w którą stronę będą się otwierały. Dobra, może być nieźle. Weźmiemy sobie tą wodę od razu. Wlejemy tutaj to akurat luz. Aha, fajnie, że mi teraz takie podpowiedzi dają. Kiedy ja już trochę już ta zima trwa. Dziwnie. Nie powiem. No, mam nadzieję, że kop będzie też niedługo. Kwestia, myślę, że też może paru odcinków, liczę na to. A jak nie, to nadal będzie kontynuowana seria, więc luzik. Na pewno ktoś ogólnie w ciągu tam tej kampanii całej ktoś się przewinie, tak myślę. Jeszcze mam w razie co Damiana, który też ma tą gierkę. Też może zagramy sobie. Damian coś pomoże mi. I co, weźmiemy sobie podłogę. Tylko tak, ja bym chciał, żeby ona była w tą stronę. Okej. O kurde, no właśnie, czy mi się to uda tak zrobić? No właśnie, nie tak prosto. O jest, chyba udało mi się. Także to na duży plus. Nie wiem, czy się cieplej po prostu nie robi. Czy te drzwi tylko bardziej tak kosmetycznie. Dobra, mamy to zrobione. Jest estetycznie tak, jak lubię. No i co? Dobrze by było tutaj zrobić tak samo te okienka. Także zrobimy sobie to. Weźmiemy sobie więcej tych gwoździ, bo mamy naprawdę dużo. Zrobimy 3, żeby było tu, tu. Okej. Czy w tą stronę chcę mieć? Też możemy zrobić, to niech będzie jeszcze jedno.
To będzie raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj, no nie wiem, zobaczymy. Także dzisiaj na razie z tą rozbudową pocisnę tu trochę. O, właśnie, i będę musiał znowu zrobić tych kłód. Chyba, że ja coś mam, a nawet nie jestem świadom. Dobra, weźmiemy. Także spoko. Co by tam jeszcze wykombinować? No nic, kurde, w sumie jest teraz ciepło. Możemy na razie tutaj to postawić. Zaraz, jak tu idą te okna? Jedno jest chyba tutaj. Mam nadzieję, że te paski, tak, gdzie paski, to jest w tą stronę, dobrze. Jedno do przodu i w lewo, dobra. Tom. I tą. Dobra, ładnie. I jeszcze tu sobie zrobimy. O, tu proszę bardzo, już to wychodzi. Trzeba to przesunąć. Znaczy to w ogóle damy jeszcze inaczej, także na spokojnie. Ścianki. Kurde, no ściany by się też przydały. Niech to się robi. Dodajmy drewno. Kurczę, kusi mnie. Dobra, przejdziemy się w takim razie. Jest ciepło, jest bardzo ładna pogoda, także można spokojnie przebiec się. Batony jeszcze proteinowe zjedzmy, żeby mi się lepiej odnawiało to. Dobra. Plus warzywka mamy. Dobra. Także mogę teraz już sobie na spokojnie biec, tak myślę. Mamy dwa wytrychy, także. Mam nadzieję, że będzie z tym git. Fajnie w miarę jest, bo nawet z czasem nagrywania jest prawie że idealnie, bo tyle trwa dzień akurat. Więc pod tym względem też mnie to cieszy. O, dobra, nie jest źle. Kurczę, bardzo bym chciał odnaleźć, no, dużą skrzynię, bo ona by miała już bawełnę, tak myślę. Tutaj żyją ci nasi sąsiedzi, których myślę, że już na wiosnę będziemy ostro klepali. Akurat nazbieramy sobie trochę amunicji. Co byśmy tu jeszcze znaleźli? I to tak jest, powiem wam, że jak człowiek szuka, to kurde nie ma. Albo jak nie mam wytrychu, to zawsze się pojawi, nie? Po czym, jak znowu mam te wytrychy, nawet dwa, to jakbym odstraszał te skrzynki. Co prawda za dużo, znaczy w poprzednim odcinku nawet, no tam trochę pochodziłem. Trochę było tego obszaru, żeśmy inny zobaczyli. O, tam mamy dzika. Jeden z komentujących napisał właśnie z widzów o dziku, że karkóweczka z dzika jest zarąbista, że podobno dużo daje. Powiem wam, że nigdy, czy chyba raz tylko dzika upolowałem, ale może coś się zmieniło. Chętnie zobaczę. Tylko, no, akurat teraz to zależy mi tutaj, żeby jak największy obszar przejść i żeby znaleźć tą skrzynię. Nie wczytywałem gry, także też kurczę, mogą być inaczej te skrzynki, ale tutaj nie łaziłem, więc coś po. O kurde, jest, nasiona bawełny, ale jaja. Super. Będzie można o to zadbać, bo już mamy trzy dzięki temu bawełny. Co prawda zima mi się pewnie skończy, zanim to wyrośnie. Ale jest. To już jest plus tej wyprawy. To na pewno. Dobra, tu mamy wilka. Wilka nie chce. Idziemy, to obejdziemy, ale patrzcie, teraz jak jestem najedzony, to ja mogę biegać i biegać. To jest mega. Weźmiemy sobie tu zbieramy. Mam nadzieję, że ten wilk mnie nie zaskoczy.
Szybko, szybko. Okej. Myślę, że to jakiś niewielki procent jest tej bawełny, naprawdę. To jest wszystko ustawione jakimś tam algorytmem. Ale bardzo chcę wam pokazać te jaskinie. Specjalnie tu się wybudowałem, bo mam mega blisko do tego nurkowania. I ogólnie tak normalnie, jak ja bym się tego nie interesował, bym nie wiedział, to ja bym nigdy tu kurde nie wpłynął, nie? Tam pod wodę. No bo kto by tutaj szukał czegoś pod wodą? A powiem wam, no, że mega są te jaskinie. Jedno z ciekawszych chyba rzeczy w tym jeszcze, szczególnie, że dodali to piekło, które, no, trochę poeksplorowałem, aczkolwiek nie w pełni, bo tam jest naprawdę niebezpiecznie i tam bez wspomagaczy typu życie i kamizelka, tam trzeba być na fulla po prostu. To naprawdę jest tam grubo. No i tam są najcenniejsze materiały, które są potrzebne do kłada. To też wam powiem, naprawdę. Właśnie, też mi pisaliście, żebym więcej takich podpowiedzi wam dawał. Ogólnie, no, podczas samej tej gry dużo tutaj rzeczy takich wykonuję, gdzie w sumie może to służyć jako poradnik. Także też w sumie spoko. Cieszy mnie to, że trochę ludzi z tego coś zyska, oprócz fanu oglądania. Weźmiemy sobie jeszcze to, tu też skrzyneczka. Amunicja. Okej, dobra. Tu kolejne. Czy mnie wilk? Myślałem, że mnie zaczął gonić, ale... Weźmiemy kolejną. O, dobra, więcej amunicji do Magnuma, które też jest tak naprawdę dosyć rzadkie. Oho, wilk. Kurczę, no taki kawał drogi, żeśmy się wybrali. Musimy to znaleźć, powiem wam, no bo... Trochę rozbudowaliśmy tą bazę. Ja będę musiał zaraz wracać w sumie, żeby nie było. Weźmiemy sobie tutaj też. Okej. No nie widzę, nie widzę tej dużej skrzyni, serio. Chyba odstraszam je tymi wytrychami. Albo po prostu pech z tym. Będę mega się cieszył, jak to znajdę. Też się trochę zatrzymuje, to prawda jest, bo trochę tam, trochę tu. O, a tutaj co to jest? Ach, to też jest żelazo. Złom. Tutaj też mamy wilka, widzę. No i stalkerze to też, kurczę, powiem wam, który ten co nowy wyjdzie, to będzie na pewno trochę strachu, bo stary stalker trochę straszył, a co dopiero takim nowym. Myślę, że zadbali o to też solidnie. Kurczę, no gdzie to znajdziemy, no? Bez kitu. Dużo tych skrzynek różnych wziąłem, ale akurat tej super militarnej, no nie ma. Ciekawy jestem, jak one się robią. Te skrzyneczki. Dobra, będziemy się wracali, bo jestem, powiem wam, że trochę już daleko. Jeszcze tutaj tą weźmiemy. Weźmiemy tu śmiało, dobra. No i co? Nie widzę, nie widzę. Myślałem, że jakaś... Jeszcze tutaj, dobra. Weźmiemy. Kurde, ta bawełna mnie mega zaskoczyła, bo rzadko to się zdarza, że coś takiego się znajduje. Kurczę, no. O, ognisko mają ci tutaj. Chętnie bym się z nimi pobawił, ale szkoda mi jest życia i szczególnie, że jest tak zimno. A tutaj to jest dzik.
Tam luzik. Chętnie bym ich rozwalił, ale rozsądek mi mówi zostaw ich, a serce mi mówi dawaj, nawalaj się, nie? Musiałbym dobrze postrzelać im w głowy i w ogóle. Tylko nie wiadomo, co oni mają. Zresztą oni chyba wszyscy mają shotguny, także naprawdę grubo. Kolejny odcinek z eksploracji. No dobra, trochę budowy tam było na początek, ale jeszcze się wrócimy i wybudujemy to, obiecuję wam. Bo już się tak kieruję tutaj bardziej w tą stronę. Już nawet te skrzynki zostawiam, bo mamy tych materiałów naprawdę dużo. Oprócz tej bawełny i mięsa. No, bo mięsa to nie ukrywam, że z tym jest bida. Ale zaczniemy farmić trochę z tymi jajkami i tak dalej. Także z tym na luzie. Dobra, tutaj też trochę mamy rzeczy. Możemy też zebrać to włókno, bo bardzo dużo teraz wykorzystałem. W ogóle właśnie, zróbmy jeszcze te ściany przez ten czas, bo i tak po co tam czekać i marnować czas, jak już będziemy mieli to zrobione i po prostu się obrobi z tym. Dobra. Kurczę, no, gdzie jest ta skrzynia? Ej, no naprawdę. Ja nie pamiętam, żebym aż tak długo szukał jej. Może tutaj, na tej wysepce, może z tej części? Ja akurat polazłem z tej, a tu może tutaj się zryspiło? Dobra. Weźmy sobie. No tutaj na przykład taką dużą ekipę zagrać, na przykład 5 osób i na trudnym, to powiem wam, że w ogóle byłby ubaw. Bo oni jeszcze atakują, czego jeszcze nie doświadczyliśmy, ale to znaczy bazę, że na przykład rzucają mołotowem, granatem. I no wtedy to jest, powiem wam, że ciekawie, ja mur budowałem, pamiętam kiedyś. Normalnie, żeby oni trafiali w ten mur, a nie w bazę, gdzie mam tam rzeczy, nie? No nie ma, kurde. Dziwna sprawa z tym. Może tutaj, kurde, zawsze tu znajdowałem te skrzynki. Tu też bazę budowali. Przeciwnik. O, ja cię kręcę, no nie wierzę. Będę musiał chyba strzelić. Dobra, dwa strzały. O, kurde, jeszcze mnie zaraził ten... Ja cię kręcę. O kurde, no proszę, tego się nie spodziewałem. Dziabnął mnie. Trzeba będzie pod wodę zejść. No dobra, coś ciekawszego się znowu porobiło. Wymusiła gra na mnie. Gdzieś nie zauważyłem tego wilka, ale please, niech mi chociaż teraz za to zrespi tą skrzynię. Ale jak na złość nie ma. Ale jest tych skrzynek takich mniejszych za to. Co spoko, spoko. Kurczę, teraz te wodorośla znaleźć to będzie też. Ale proszę bardzo, dopiero w którymś tam odcinku zostałem zakażony, to chociaż tyle na moją korzyść. Bo myślałem, że szybciej to się wydarzy. Trzeba będzie zrobić antidotum. Dobra, weźmiemy sobie to. No niestety. Chapnął mnie raz i wystarczyło. Ale ładnie na dwa hity polas spać. Także ładnie. Ma moc.
ta broń. Dobra, no nie ma, kurde, no powiem wam, że zawiedziony jestem. Co prawda mamy bawełnę jedną, nasiono, które mega by mi się przydało. Chyba, że jeszcze tu w tym lasku. Jeszcze tu jest ostatnia nadzieja. No ale nie widzę. Jeszcze zobaczmy, zobaczmy. Grunczy już mamy styczeń też, powiem wam, to jest dobre. Także spoko. Okej, tutaj jeszcze jedna skrzyneczka. Kurczę, naprawdę, taki kawał przelazłem. Tyle tutaj drogi, zachodu i nie ma tego. No nic, trzeba po prostu chodzić, zbierać, eksplorować i się znajdzie przy okazji nawet. Dlatego właśnie na kopie lepiej jest, bo już w dwójkę macie o wiele większą szansę na znalezienie tych rzeczy. No i warto też rozwalać tą bazę ich, nie? Przeciwnika. Kusi mnie podejść i zabrać im popiół. Ale mam mało trochę życia, jestem na hita tak naprawdę. Bez tego sprzętu. Jeszcze oni mają, o, balkonik mają, cwaniacy. No ładnie, ładnie, budują się, to będzie spora baza, tak myślę. Lepiej tam, a nie, on jest tam ten chłop, dobra. Się zbugował chyba, czy coś. No dobra, biegniemy do bazy, wybudujemy sobie tam te rzeczy. Ja bym chciał jeszcze podłogę wybudować. O kurde, mało trochę drewna. To jest ten minus. Weźmy sobie jeszcze, a w przyszłym odcinku pewnie się zajmiemy z tym antidotum. Też, więc... Bo to mamy wtedy wszystko do 60, także w sensie 60 zdrowia i 60 wytrzymałości. Co utrudnia. Bo jesteśmy łatwym celem do zginięcia. Dobra, weźmy jeszcze sobie troszkę tego drewna. Tyle, że teraz mogę z brudnymi rękami jeść, bo czy pić zimną wodę, to jest ten plus jedyny. Bo nie musicie tego przygotowywać, a i tak jesteście zakażeni, nie? No to się nie nawarstwia. Także... Możemy sobie robaczka zjeść. No i plus taki, że mięso mamy z tego wilka. To też trochę odnowimy to białko. Dobra. Może nam starczy, kurczę, może. Weźmy jeszcze, nazbierajmy. Myślałem, że nam spokojnie wystarczy tego, a tu kurde... Słabo z tym. Okej. No nic, dobra, bierzemy tu. Tyle, że dużo mamy różnych dóbr, że tak powiem, z tego mojego chodzenia. Okej, wejdźmy sobie tutaj na tą górkę. Czy coś tu jeszcze? Kurde, zostaw mnie, wilku. Nie, no nic nie widzę tu. Nie ma nic. Szkoroba, no. Dobra. Lecimy i budujemy. Bo coś nie mam dzisiaj szczęścia do tego, ale no kto wie, wiecie, to jest przypadek, no. Warto je mieć. Ja już więcej nie robię na razie tych wytrychów. Inne materiały idą.
Można zbierać spokojnie na przykład tą stację do nurkowania albo lodówkę. O, lodówka by mi się najpierw przydała. Albo jeszcze jeden panel na przykład słoneczny, przykładowo. Dobra, weźmiemy sobie to. Wodę to ja bym wolał zebrać, ona też mi się kiedyś przyda. Możemy tą wykorzystać do wlania tego tutaj. Możemy zjeść sobie te. Weźmy sobie. Postawmy to tu. To tutaj. O, widzę, że mi nie wystarczy tych, kurde. Także trochę jeszcze będę potrzebował. Dobra, zróbmy taką ścianę. Albo może z oknem. I dobrze by było zrobić jeszcze jedne schody. Tylko nie wiem, gdzie. Też zobaczymy zaraz. O, popiołu mam ładnie dużo. Do nawożenia idealnie. To weźmy, walnijmy. No i pięknie. No, to daje dużo. Tu możemy na razie takie coś walnąć. O, w sumie źle to zdałem. Tu powinienem to zrobić zaraz. Weźmiemy sobie end przenieść. Weźmy sobie na razie to, nie wiem, tu postawmy. A to też end przenieśmy. Bo bez sensu. Okej, i to też przenieśmy. No bo i tak przecież na schodach się nie zobaczy się, to tak nie działa. I tak, dobrze by było, tu będzie się wchodziło i tu niech będzie w lewo. Czyli w tą. Tak jest. Dobra. I dobrze by było zrobić drewnianą podłogę. Tej drewnianej podłogi to trochę będziemy potrzebowali. Kurczę, co by tu wywalić? Coś już urosło, urosło, dobra. Marchew wyrosła ładnie. Dobra. I bardzo bym chciał tutaj, żeby to sobie tutaj porosło. Spoko. Zaraz zrobimy te schody. Tylko tak, to też musimy. Trochę przemeblowanie będzie. Światełko jakieś zrobi się. Też na spokojnie. Kurde, tu ściany brakuje też, widzę. To grubo. To też na razie tu. Tylko tak tymczasowo. I to. O, ja cię kręcę. Zabandażowałem się niepotrzebnie. O, ja cię. Trudno. I tyle. Okej, okay, tu bym chciał tak. No właśnie, tu bez sensu. Zdemontuj. Znaczy nie zdemontuj, tylko przenieś. Okej, okay, niech tu będzie. Spoko. Tu będzie się wchodziło i tu już będzie gdzie podłoga. No i tu już normalnie. Zrobimy takie piętro. I powinno to być git z tym. Tylko oczywiście nie mam drewna. Także to sobie pewnie zrobimy w przyszłym odcinku. Dokończę to. Bo będę miał już więcej tego drewienka. Możemy sobie to jeszcze tutaj wsadzić. To zostawimy. To wezmę. Dodam. Ej, ładnie mamy złomu. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Amunicji też zaczynamy mieć. Będzie naprawdę dużo, dużo rzeczy. Dobra, możemy te dać tu. To dać tu, tu. No ładnie, naprawdę. Zadowolony jestem. Z tego możemy nasiona. Okej. Okay. No i co? Myślę, że sobie tutaj zakończymy odcineczek.
Także trochę rozbudowy było. Ja sobie to poprzerzucam w następnym odcinku. Dokończymy. I teraz sobie pozbieram przez ten czas drewno, żeby was nie zanudzać. I z rana będziecie też widzieli więcej, bo tak zimno tutaj, no, w nocy to jest słabo. Także co, jeśli się podobało, śmiało lajkujcie. Możecie zostawić komentarz, też bardzo mi miło będzie. Pamiętajcie o 7 słowach minimum, bo wtedy algorytm YouTube'a tego nie bierze jako spam. Także też spoko. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.